W konkursie Kobieta Roku 2009, który organizuje Radio ZW, dziś prezentujemy sylwetkę Jadwigi Marczewskiej. Zacznijmy od tego, co o Pani czytamy w opisie dostarczonym przez instytucję zgłaszającą, czyli Urząd Miasta w Wieluniu. Jej cechy osobowe i umiejętności zjednywania sobie ludzi powodują, że jest osobą bardzo lubianą w środowisku. Jej działalność społeczna jest znana na terenie całej gminy Wieluń i powiatu wieluńskiego. Wytrwałość w dążeniu do realizacji zamierzonych celów procentuje, a efekty jej działalności widoczne są na terenie całego sołectwa. No, same superlatywy. Proszę powiedzieć, skąd tak pochlebne opinie? No, staram się robić coś dla mieszkańców, żeby coś zostało po mnie po prostu i jakoś wyrwać, a zwłaszcza kobiety z tego po prostu, z tych codziennych obowiązków, z tych kłopotów, żeby po prostu miały jakąś namiastkę tych rozrywek, jakieś przyjemności. Jest Pani sołtysem w Sibieniądzice. Skąd pomysł na to, żeby zaangażować się w życie społeczne właśnie tej miejscowości? Po prostu poszłam na zebranie, a ja już jestem sołtysem, już w 1989 roku jedną kadencję skończyłam. Po prostu ze względu na zdrowie musiałam odejść. I poszłam na zebranie i teraz i też tak weszłam nietypowo, po prostu w środku kadencji. Tak, że ja jestem 10 rok. Zastanawiałam się, czy dam radę, czy nie, no ale sobie myślę, skoro tyle ludzi mi zaufało, to warto spróbować. Czy kobiecie w dzisiejszych czasach jest trudno realizować się zawodowo na równi z mężczyznami? No, czy wiem, czy trudniej. No może jest to trudniej, żeby się przebić, żeby poznać to wszystko, żeby dotrzeć. To jest trudno, ale czy trudniej, to nie wiem, nie mam takiego zdania, że trudniej jest. No, o wszystko trzeba walczyć po prostu. Trzeba wszędzie iść, załatwić, pytać, dowiadywać. Pani Jadwigo, Pani jest osobą bardzo aktywną. Jak czytam, przynależy Pani do wielu organizacji, do Rady Sołeckiej Wsi Bieniądzice, o czym już mówiliśmy, do Towarzystwa Przyjaciół Wielunia, do Grupy Cyklistów Relax. Proszę powiedzieć, jak... Spółka wodna. Jeszcze jestem przewodniczącą gminnej spółki wodnej. Proszę powiedzieć, jak wygląda dzień z życia Jadwigi Marczewskiej? Wstaję rano około między godziną 7-8. Sprzątam, jem śniadanie i jeśli nie mam jakiegoś wyjazdu, gdzieś na jakieś spotkanie, zebranie, to zajmuję się obejściem, domem. Mam wszystkie te obowiązki, które mają inne kobiety. A jeśli jakieś zebranie, jakieś narady, no to wtedy idę na narady. A oprócz tego też lubię sobie iść, wyjść do mieszkańców, porozmawiać. Jeśli jest ciepło, pozwala mi na to pogoda, to siadam na rower i objadę swoje sołectwo. Co tam jest do zrobienia, co trzeba zwrócić uwagę. Pewne rzeczy obejrzeć takim gospodarskim okiem. Jestem ciekawa, czy w tych codziennych obowiązkach są też chwile wolne. Jeśli tak, to jak Pani je spędza? Tak, są chwile wolne. Po prostu lubię poczytać książkę, gazetę codziennie muszę poczytać. Zatem na spacer czy na rower, takie są moje po prostu hobby. Chodzę w tej chwili, chodzę też na ćwiczenia do szkoły. Mamy tam koło takie aerobiku i ćwiczymy. Pani Jadwigo, bardzo aktywnie spędza Pani czas. Teraz będę pytać o to, jakich cech charakteru Pani u siebie nie lubi i chciałaby się Pani ich pozbyć. Nie lubię porywczości. Jestem bardzo... Chciałabym wszystko od razu mieć. Wszystko bym chciała od razu załatwić i to z tym walczę. A czy jest cecha, która Pani pomaga? Która mi pomaga, to może takie wewnętrzne coś, co mówi, że uśmiechnij się, lepiej to załatwisz, uśmiechnij się, wyluzuj. Lubi się Pani uśmiechać do ludzi? Jak to jest właśnie? Czy ludzie dobrze to odbierają, czy też się uśmiechają? Nie wiem, czy to ludzie dobrze, ale myślę, że tak. Mam nadzieję, faktycznie z tym uśmiechem tak jest, że można sobie zjednać też innych uśmiechem. To jest prawda, można sobie zjednać uśmiechem. No bo taki człowiek zły to nie bardzo jest nachmurzony, nie bardzo jest przejmowany, a jak się człowiek uśmiecha, to... Pani Jadwigo, jest Pani bardzo pogodna. Czy jest coś, czego Pani się boi panicznie? Boję się panicznie o swoje zdrowie. Tego się boję panicznie. O i takich klęsk żywiołowych. No to życzymy, żeby tych powodów było do strachu jak najmniej. Zbliżają się święta wielkanocne. Jak je Pani spędzi? My zaczynamy święta już w sobotę. W sobotę od czasu poświęcenia koszyczka już u nas w moim domu już jest święto. Cała rodzina przychodzi. Po prostu jest koszyczek. Jest po prostu gotowany żur na szynka. Kiełbasa biała, jest kaszanka biała, jajka i no jak wiadomo chrzan poświęcące, spotykamy się przy stole i mamy takie świąteczne spotkanie, obiado, coś takiego, obiadowe. Bardzo rodzinne będą te święta. Bardzo rodzinne, tak. A i w pierwsze święto, jak zwykle, też świąteczne śniadanie. Tak gdzieś koło 10, 11 świąteczne śniadanie, obiadu nie mamy w pierwsze święto i po prostu w drugie święto każdy spędza to jak chce.
Proszę powiedzieć, czy wnuki przyjadą? No naturalnie, że tak. Wnuczka już się zapowiada, że przyjedzie z Wrocławia. Co roku przyjeżdża? Tak, tak, co roku, bo ona tu mieszka w Wieluniu, no to co roku przyjeżdża do mamy to i do babci. Pani Jadwigo, na koniec pytanie jakże oczywiste. Jak pani ocenia swoje szanse w konkursie na kobietę roku 2009? Muszę powiedzieć, że spotkał mnie wielki zaszczyt. Nie spodziewałam się takich nominacji po prostu, że między takimi, jak to mówić, godnymi pani na stanowiskach znajdę się tam gdzieś. I bardzo miło. No szanse. No, nie myślę, żeby wygrać to czy coś takiego, ale po prostu miło zaistnieć, że ktoś docenia tę moją pracę i w takim gronie się znaleźć. Pani Jadwigo, to my bardzo dziękujemy za spotkanie i życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo.